Słuchowisko w radiowej jedynce. Teatr Polskiego Radia. Roland Topor. Chimeryczny lokator. W przekładzie Tomasza Matkowskiego. Reżyseria Janusz Kukuła. Mieszkanie. Trelkowskiemu groziła eksmisja, gdy jego przyjaciel Simon powiedział mu o wolnym mieszkaniu na ulicy Pirenejów. Poszedł tam. Ponura dozorczyni nie chciała pokazać lokalu, lecz 1000-frankowy banknot sprawił, że zmieniła zdanie. Mieszkanie składało się z 2 ciemnych pokoi bez kuchni. Jedyne okno w głębi wychodziło na ścianę, w której dokładnie naprzeciwko znajdował się lufcik. Trelkowski zrozumiał, że jest to okienko ubikacji w sąsiedniej kamienicy. Ściany pokryte były żółtą tapetą, widniały na niej gdzieniegdzie rozległe plamy wilgoci. Cała powierzchnia sufitu była popękana, a szczeliny rozgałęziały się jak nerwy liścia. Małe kawałki tynku, które się stamtąd oderwały, chrzęściły pod nogami. W pokoju bez okna znajdował się kominek z imitacji marmuru, a w nim gazowy grzejnik. Poprzednia lokatorka wyskoczyła przez okno. Proszę spojrzeć, widać stąd miejsce, gdzie upadła. Nie umarła, ale po prawdzie to tak jakby trup. Leży w szpitalu Saint-Antoine. A jeśli wyzdrowieje? Nie ma obawy. Niech się pan tym nie przejmuje, to dobra okazja. Jakie są warunki? No, dogodne. Jest tylko małe odstępne za wodę. Cała instalacja jest nowa. Przedtem trzeba było wychodzić na podest, kiedy się chciało skorzystać z bieżącej wody. Sam właściciel zapłacił za instalację. A ubikacja? Dokładnie naprzeciwko. A schodzi pan na dół i wchodzi klatką B. Stamtąd pan może widzieć mieszkanie i na odwrót. To widok, który warto zobaczyć. Ile wynosi odstępne? 500 000. O, komorne 15 000 franków miesięcznie. To drogo. Nie będę mógł zapłacić więcej niż 400 000. O, to już nie moja sprawa. Niech pan się dogada z właścicielem. A niech pan idzie z nim porozmawiać, to niedaleko. Mieszka piętro niżej. No, to ja już pójdę. A niech pan pamięta, że to okazja, której nie należy przepuścić. Trelkowski odprowadził ją aż do drzwi właściciela. Zadzwonił. Otworzyła mu stara kobieta o nieufnym spojrzeniu. Zaprowadziła go do jadalni, gdzie pan Zi siedział przy stole. Usuwał właśnie skrupulatnie resztki jedzenia z zębów. Pokazał palcem, że jest zajęty. Pogrzebał w trzonowym zębie i wyciągnął stamtąd strzęp mięsa nakłuty na koniec zaostrzonej zapałki. Przyjrzał mu się uważnie i połknął go. Wtedy dopiero zwrócił się do Trelkowskiego. Widział pan mieszkanie? Tak. Chciałbym właśnie porozmawiać z panem o warunkach. 500 000 i 15 000 miesięcznie. No tak właśnie powiedziała mi pani dozorczyni. Chciałbym wiedzieć, czy to pańskie ostatnie słowo, ponieważ nie mogę dać więcej niż 400 000. A czy dozorczyni mówiła panu o wodzie? Tak. No, w dzisiejszych czasach trudno znaleźć mieszkanie. Pewien student dał mi połowę tej sumy. Za jeden tylko pokój na 6. piętrze. I nie ma tam wody. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie próbuję dyskredytować pańskiego mieszkania. Ale nie ma tam kuchni. Z ubikacją też są kłopoty. Załóżmy, że zachoruję, co nie należy do moich zwyczajów, mówię od razu. Ale załóżmy, że będę musiał wyjść, załatwić się w środku nocy. No więc to niewygodne. Z drugiej strony, dam panu wprawdzie 400 000... ale dam je gotówką. To nie chodzi o pieniądze.
Ja nie będę przed panem ukrywał, panie... Trelkowski. Trelkowski. Ja nie mam kłopotów pieniężnych. Ja nie czekam na pańskie pieniądze, aby móc sobie kupić coś do jedzenia. Nie. Ja wynajmuję, ponieważ mam wolne mieszkanie, a jest to rzecz, o którą dziś niełatwo. Oczywiście. No, mam jednak swoje zasady. Nie jestem dusigroszem, lecz filantropem też nie jestem. Moja cena wynosi 500 000. Znam innych właścicieli, którzy żądaliby 700 000 i mieliby do tego pełne prawo. Ja chcę 500. No i nie mam powodu brać mniej. Ależ naturalnie, panie Zyg, doskonale rozumiem pański punkt widzenia i uważam go za bardzo rozsądny, ale jesteśmy ludźmi cywilizowanymi. Podyskutujmy, w ten sposób zawsze można się dogadać. Pan chce 500. W porządku. Ale jeśli ktoś daje panu 500 w ciągu 3 miesięcy, te 3 miesiące mogą zmienić się w 3 lata. Czy sądzi pan, że jest to korzystniejsze niż 400 000 od razu? Pan tego nie twierdzę. Wiem lepiej od pana, że nie ma nic lepszego niż cała suma od razu, gotówką. Tylko że ja wolę 500 000 gotówką niż 400 000 gotówką. Oczywiście, nie mam wcale zamiaru twierdzić, że jest inaczej. Jednak niech pan weźmie pod uwagę, że poprzednia lokatorka jeszcze nie umarła. A jeśli wróci? Jeśli będzie chciała zrobić zamianę? Pan wie, że pan nie ma prawa sprzeciwiać się zamianie. W takim wypadku nie tylko nie dostałby pan 500 000, lecz nie dostałby pan nic. Podczas gdy ja daję panu 400 000. I wtedy nie ma problemu. Wszystko zostaje załatwione polubownie. Ani pan nie ma kłopotów, ani ja. Czy może mi pan zaproponować coś lepszego? Na razie nie mogę dać panu odpowiedzi. Tak czy owak, nie może być mowy o tym, dopóki poprzednia lokatorka żyje. Ale jest pan sympatyczny, sprawia pan wrażenie dobrze wychowanego młodego człowieka. Mogę panu powiedzieć tylko jedno. Niech pan przyjdzie jeszcze raz w tym tygodniu. Wtedy będę mógł dać panu ostateczną odpowiedź. Poprzednia lokatorka. Następnego dnia w godzinach wizyt Trelkowski przekraczał bramę szpitala Saint-Antoine. W okienku informacji zapytał, gdzie można znaleźć pannę Schul. Urzędniczka przejrzała kartotekę i powiedziała mu, że panna Schul leży w sali numer 27, łóżko 18. Sala była ogromna, jak poczekalnia dworcowa. 4 rzędy łóżek biegły przez całą jej długość. Trelkowski bez większych trudności znalazł łóżko z numerem 18. Leżała na nim kobieta o twarzy zakrytej bandażami, z lewą nogą podniesioną za pomocą skomplikowanego systemu bloczków. Jedyne odsłonięte oko było otwarte. Trelkowski zbliżył się powoli, nie wiedział, czy kobieta go dostrzegła, gdyż nawet nie drgnęła. Wyrazu jej twarzy nie można było wcale dostrzec. Tak była poobwijana. Oddychała z trudem, a jej szeroko otwarte usta wyglądały jak otwór ciemnej studni. Z zakłopotaniem spostrzegł, że brak jej jednego z górnych siekaczy. Pan jest jej znajomy? Podskoczył. Nie zauważył przedtem drugiej odwiedzającej. Czoło jego i tak już wilgotne pokryło się potem. Czuł się jak przestępca, któremu grozi wydanie przez niespodziewanego świadka. Przez głowę przelatywały mu najróżniejsze, nieprawdopodobne wytłumaczenia, lecz młoda dziewczyna mówiła już dalej. Co za historia. Nie wie pan, dlaczego to zrobiła. Z początku nie mogłam uwierzyć i pomyśleć, że poprzedniego dnia zostawiłam ją w tak dobrym nastroju. Co się z nią stało? Jeśli mam być szczery, nie jestem tak całkiem jej przyjacielem, gdyż znam ją bardzo słabo. Ale proszę mi wierzyć, że jestem głęboko zasmucony tym, co się stało. Tak, to straszne. Simon? Simon? Poznajesz mnie? To ja, Stella. Twoja przyjaciółka, Stella.
poznajesz mnie? Nie powinna się pani poddawać rozpaczy. Chodźmy się czegoś napić, jeśli ma pani ochotę. Mam wrażenie, że kieliszek czegoś mocnego postawi panią na nogi. Chciała coś powiedzieć, lecz czkawka przerwała jej w półsłowa. Skinęła więc tylko głową na znak, że się zgadza i uśmiechnęła się blado. Trajkowski był spocony jak mysz. Potrzeba oddania moczu drążyła mu brzuch niczym świder. Wyszli ze szpitala. Akurat naprzeciwko była wielka kawiarnia. Może wstąpimy naprzeciwko? Jak pan chce. Zaczekał, aż usiądą i zamówią, i dopiero wtedy powiedział: przepraszam na chwilkę, muszę załatwić ważny telefon. Wrócę za 2 minuty. Gdy wrócił, był już innym człowiekiem. Miał ochotę śmiać się i śpiewać zarazem. Dopiero spostrzegł już wilgotną od łez twarz Stelli, pomyślał o przybraniu okolicznościowej miny. Bez słowa sączyli napoje, które przyniósł kelner. Stella uspokajała się powoli. Obserwował ją, czekając na moment psychologiczny, w którym mógłby poruszyć sprawę mieszkania. Spojrzał znowu na jej piersi i ogarnęło go przeczucie, że będzie z nią spał. Dało mu to siłę, by przemówić. Nigdy nie zrozumiem samobójstwa. Nie mam argumentów przeciwko temu, ale zupełnie nie umiem tego pojąć. Czy rozmawiałyście na ten temat? Może z tego wyjdzie. Nie sądzę. Widział ją pan? Nawet mnie nie poznała. Jestem dosłownie wstrząśnięta. Co za nieszczęście. Nie będę mogła pracować dziś po południu. Posiedzę w domu i oddam się czarnym myślom. Nie należy oddawać się czarnym myślom. To do niczego nie prowadzi. Wręcz przeciwnie, powinna się pani rozerwać. Wiem, że może się to pani wydać w złym guście, lecz radzę pani iść do kina. Jeśli pani pozwoli, proszę posłuchać. Dziś po południu nie mam nic do roboty. Czy zgodziłaby się pani zjeść coś ze mną w restauracji? Później poszlibyśmy do kina, jeśli nie ma pani nic lepszego do roboty. Zgodziła się. Po posiłku w barze szybkiej obsługi weszli do pierwszego napotkanego kina. Podczas kroniki poczuł, jak jej noga opiera się o jego własną. Trzeba było coś przedsięwziąć. Nie mógł się zdecydować, a przecież wiedział, że musi coś zrobić. Objął ją ramieniem. Coraz bardziej podniecony pomyślał znowu o Simon Schul. Może właśnie w tej sekundzie umiera? Lecz miała umrzeć dopiero nieco później, o zachodzie słońca. Przeprowadzka. Trelkowski zadzwonił z automatu, aby dowiedzieć się o stan zdrowia poprzedniej lokatorki. Powiedziano mu, że umarła. Ten brutalny koniec poruszył go do głębi. Czuł się, jakby stracił kogoś bardzo bliskiego. Odczuł nagle niewypowiedziany żal, że nie znał wcześniej Simon Schul. Mogliby chodzić razem do kina? Do restauracji? Przeżywać chwilę szczęścia, którego ona nigdy nie zaznała. Kiedy Trelkowski myślał o niej, nie widział jej takiej, jaka była w szpitalu, lecz wyobrażał ją sobie jako bardzo młodą dziewczynę, płaczącą z powodu byle głupstwa. Właśnie w tej chwili chciałby być przy niej, aby powiedzieć, że to tylko głupstwo, że nie powinna płakać, że powinna być szczęśliwa, gdyż wytłumaczyłby jej: nie będzie pani długo żyć. Umrze pani pewnego wieczoru w szpitalnej sali, nie zaznawszy życia. Bądź co bądź, ja jeszcze nie umarłem. A zanim to nastąpi, nauka wymyśli jakiś sposób, żebym mógł żyć 200 lat. Idę do pana Zy. A, to pan. Dzień dobry, panie Zy.
Widzę, że mnie pan poznaje. A jakże? Przyszedł pan w sprawie mieszkania, co? Ma pan na nie ochotę, ale ciągle nie chce pan zapłacić całej sumy, co? Myśli pan pewnie, że to ja ustąpię, co? Nie musi pan ustępować, panie Zy. Dostanie pan swoje 400 tysięcy gotówki. Ależ ja chciałem 500 tysięcy. Nie zawsze ma się to, co się chce, panie Zy. Ja na przykład wolałbym, żeby ubikacja była na tym samym podejście, co mieszkanie, a wcale tak nie jest. Spryciarz z pana, co? No dobra, niech będzie 450 tysięcy gotówką i nie mówmy już o tym. Jutro przygotuję panu umowę o wynajem. Jest pan zadowolony? Kiedy będę mógł wejść w posiadanie lokalu? Choćby zaraz, jeśli pan ma ochotę, pod warunkiem, że wpłaci pan zaliczkę. Nie mam wprawdzie powodu panu nie ufać, ale przecież pana nie znam, no nie. Gdybym miał zaufanie do każdego, nie zaszedłbym daleko w moim zawodzie. Sam pan rozumie. Ależ oczywiście. Jutro przyniosę swoje rzeczy. No, jak pan chce. No i widzi pan, że ze mną można zawsze się dogadać, pod warunkiem, że jest się w porządku i regularnie płaci komorne. Nie straci pan na tym interesie. Rodzina zmarłej zawiadomiła mnie, że nie ma zamiaru zabierać mebli, także pan z nich będzie mógł korzystać. Niech pan przyzna, że nie spodziewał się pan tego, co? Po zapłaceniu odstępnego nie starczyłoby panu pieniędzy na te meble. No, kilka krzeseł, szafa, łóżko i stół. Tak? No to niech pan spróbuje kupić je w sklepie. Zobaczymy, ile pan zapłaci. Nie, niech mi pan wierzy. Nie straci pan na tym interesie. Zresztą pan sam o tym wie najlepiej. Jestem panu wdzięczny, panie Zy. No dobra, to wdzięczność. Do widzenia, panie Zy. Włamanie. Tego wieczoru Trelkowski wrócił prosto z biura. Nie czuł głodu, a ponieważ był bez pieniędzy, postanowił poświęcić wieczór na uporządkowanie swego niewielkiego dobytku. Zaraz po przyjściu otworzył więc obie swoje walizki, po czym, nie zajmując się nimi więcej, obejrzał swoje mieszkanie krytycznym okiem. Okiem inżyniera, który prowadzi roboty na wielką skalę. Ponieważ było jeszcze wcześnie, odsunął szafę od ściany, usiłując jednak robić przy tym jak najmniej hałasu. Dotychczas nie odważył się na to. Układ mebli był dla niego do tej pory równie nienaruszalny jak położenie ścian. Za szafą dokonał pewnego odkrycia. Pod grubą pokrywą wełnistego kurzu, który oblepiał ścianę, zobaczył otwór. Na wysokości około 1,30 m nad ziemią wydrążona była mała jamka, wewnątrz której dostrzegł kulkę szarej waty. Zaintrygowany przyniósł ołówek, z którego pomocą udało się watkę wyciągnąć. Było tam jeszcze coś. Przez chwilę grzebał ołówkiem, aż wydobył przedmiot, który wypadł na jego lewą dłoń. Był to ząb, a ściślej mówiąc, siekacz. Dlaczego ogarnęło go nagle niezwykłe podniecenie? Gdy przypomniał sobie szeroko otwarte usta leżącej na szpitalnym łóżku Simon Schul, ujrzał dokładnie dziurę po górnym siekaczu, niczym wyłom w szańcu uzębienia, przez który przeniknęła śmierć. Machinalnie turlając ząb na dłoni, zastanawiał się, dlaczego Simon Schul włożyła ząb do dziury w ścianie. Niejasno przypomniał sobie dziecinne wierzenie, według którego tak schowany ząb zamienia się w podarek. Czyżby poprzednia lokatorka do tego stopnia zachowała wierzenia małej dziewczynki? A może nie miała ochoty? I Trelkowski rozumiał ją lepiej niż ktokolwiek inny. Rozstać się z kawałkiem samej siebie. Czy był to rodzaj mini grobu, na który od czasu do czasu przychodziłaby nabrać nowych sił, na których, to wiemy, że przynosiła kwiaty? Mieszka pan naprzeciwko? Tak. Mieszkam tu od niedawna. Zajmuje pan mieszkanie tej, która popełniła samobójstwo? Tak.
Znał ją pan? No pewnie. Przychodziła każdego ranka. Nawet nie czekałem, aż coś zamówi. Przynosiłem jej czekoladę i dwie kanapki. Nie piła kawy, bo to ją bardzo denerwowało. Kiedyś mi powiedziała, jak wypiję rano kawę, nie mogę spać przez 2 dni. No, kawa rzeczywiście denerwuje. Ale jestem do niej zbyt przyzwyczajony. Nie mógłbym się już bez niej obejść. Tak pan mówi, bo nie jest pan chory. Lecz z chwilą, gdy się już nie może, przestaje się ją pić. Możliwe. Na pewno. Fakt, że są tacy, którym szkodzi czekolada. Wątroba. Wie pan, ale ona nie miała nic z tych rzeczy. Możliwe. To jednak smutne, gdy młoda kobieta się zabija od tak, nie wiadomo dlaczego, prawdopodobnie bez powodu. Jakieś chwilowe załamanie ma się wszystkiego dość i siup. Wędruje się na tamten świat. Podać panu czekoladę? Trelkowski nie odpowiedział. Rozmyślał znowu o poprzedniej lokatorce. Wypił czekoladę, nawet się nie spostrzegłszy, zapłacił i wyszedł. Wchodząc na swoje piętro, zauważył, że drzwi do jego mieszkania są uchylone. Zmarszczył brwi. Dziwne. Byłem przecież pewien, że zamknąłem drzwi. Patrzcie, to krzesło zostało przesunięte. Ktoś tu był. Nie był zaniepokojony, lecz zaskoczony. Pomyślał najpierw o sąsiadach, potem o panu Zy. Jednym ruchem rozsunął firanki, drzwi szafy były otwarte na oścież. Wszystko było porozrzucane w nieładzie na łóżku. Ktoś przeglądał jego rzeczy. Najpierw stwierdził zniknięcie radia. Chwilę później odkrył brak obu walizek. Nie miał już przeszłość. O, nie było w nich nic cennego, po prostu aparat fotograficzny, parę butów, kilka książek, lecz miał tam również kilka swoich zdjęć z lat dziecinnych, zdjęcia rodziców i paru młodzieńczych miłości, listy, kilka pamiątek pochodzących z najodleglejszych zakątków jego życia. Łzy zaśniły mu w oczach. Zdjął jeden ze swoich butów i rzucił go na drugi koniec pokoju. Ulżył mu ten gest. Rozległo się pukanie do drzwi. Kto tam? To ja. Odpowiedział jakiś kobiecy głos. Otworzył. Na progu stała kobieta w towarzystwie dziewczyny lat około 20. Z wyrazu jej oczu Trelkowski wyczytał od razu, że dziewczyna jest niemową. Czego panie sobie życzą? Proszę pana, czy to pan złożył na mnie skargę? Skargę? Tak. Skargę o zakłócanie ciszy nocnej. Nigdy nie składałem żadnej skargi. Ktoś złożył na mnie skargę. Dziś rano dostałam to pismo. Nigdy nie robię hałasu. To ona hałasuje. Całą noc. Jaka ona? Stara. To zła starucha, proszę pana. Chce mi zaszkodzić. Bo moja córka jest kaleką i ona to wykorzystuje. Ma do mnie pretensje, bo moja córka jest kaleką. A teraz dostałam ten list, ponieważ zakłócam ciszę nocną, więc... Więc to nie pan, proszę pana, złożył tę skargę? Ja? Ale ja nigdy nie składałem żadnej skargi. Tak. Więc to ona. Petycja. Dozorczyni czyhała widocznie na jego powrót. Gdy kiwnęła mu zza szyby stróżówki, podniosła ruchome okienko i krzyknęła głośniej niż to było konieczne. Panie Trelkowski! Rozmawiał pan z panią Dios? Nie. A dlaczego? No w takim razie powiem jej, że pan już wrócił. Przyjdzie z panem porozmawiać. W jakiej sprawie? Zobaczy pan. Zobaczy pan. Zatrzasnęła okienko, aby nie przedłużać rozmowy. Pokiwała tylko głową w górę i w dół w charakterze pożegnania, po czym nie zajmując się nim więcej, odwróciła się, by skończyć przygotowanie posiłku stojącego na piecyku. Nieco zaintrygowany Trelkowski wszedł
do mieszkania. Rzucił płaszcz na łóżko, przyciągnął krzesło do okna i usiadł. Siedział tak przez pół godziny. Nie robił nic, nie myślał o niczym. Pozwalał tylko, by przez głowę przebiegały mu wspomnienia kilku nic nieznaczących zdarzeń minionego dnia. Strzępy zdań, gesty bez znaczenia, twarze widziane w metrze. Czy ktoś pukał? Ktoś zapukał. To pewnie tajemnicza pani Dios. Stara kobieta stojąca na progu przyprawiła go o wstrząs. Wokół oczu miała czerwone obwódki, usta pozbawione były warg, a nos dotykał niemal czubka brody. Muszę z panem porozmawiać. Proszę, niech pani wejdzie. Bez żenady podeszła aż do drzwi drugiego pokoju, przez które rzuciła kilka ukradkowych spojrzeń. Nie patrząc na Trelkowskiego, podała mu kartkę papieru w kratkę, wziął ją i stwierdził, że pokryta jest licznymi podpisami. Na odwrocie było kilka linijek tekstu starannie wypisanych fioletowym atramentem. Było to oświadczenie, że niżej podpisani protestują przeciwko pewnej pani Gaderian, która hałasuje po godzinie 10. Stara skupiła uwagę na twarzy Trelkowskiego i obserwowała, jak zareaguje. O! No, jak? Podpisuje pan? Kim jest ta pani Gaderian? Nie znam jej. Tylko się ją się słyszy po 10. Chodzi, hałasuje, zmywa naczynia w środku nocy, wszystkich budzi. Lokatorzy przez nią mają życie nie do zniesienia. Czy nie mieszka czasem z młodą, kaleką dziewczyną? Nic podobnego. Mieszka z 14-letnim synem, łobuzem, który przez cały dzień zabawia się skacząc na jednej nodze. Jest pani pewna? To znaczy, chciałem powiedzieć, czy jest pani zupełnie pewna, że nie mieszka ona z młodą dziewczyną? Ależ oczywiście. Niech pan spyta dozorczynię, każdy panu powie. Nie, przykro mi, ale nie podpisuję żadnych petycji. Zresztą ta kobieta nigdy mi nie przeszkadzała, nigdy jej nie słyszałem. Gdzie ona właściwie mieszka? Jak pan chce. Nie zmuszam pana. Ale jak się pan potem obudzi w środku nocy, to niech pan do mnie nie ma pretensji. Będzie pan sam sobie winien. Proszę mnie zrozumieć. Pani ma zapewne swoje powody. Nie chciałbym krzyżować pani zamiarów, ale nie mam ochoty podpisywać. Może ona też ma swoje powody, żeby hałasować. Powody? O, niech mnie pan nie rozśmiesza. Ona taka jest. Koniec. Zatruwa nam życie. Zawsze znajdą się tacy, co chcą zatruć innym życie. Jeśli inni się nie bronią, to w końcu włażą im na głowę. I nie pozwolę na to, nie pozwolę. Porozmawiam z kim trzeba. Jeśli pan nie chce nam pomóc, to pańska sprawa. Ale potem niech pan nie przychodzi żalić się. Proszę mi to oddać. Wydarła Trelkowskiemu z rąk cenny papier. Nie powiedziawszy do widzenia, poszła do drzwi i zatrzasnęła je za sobą. Ogarnęła go wściekłość. Zszedł coś zjeść do restauracji, lecz jeszcze po powrocie trząsł się ze złości. Zasnął zgrzytając zębami. Następnego dnia wieczorem kobieta z kaleką dziewczyną zastukała do drzwi nieco przed 10. Nie płakała już. Spojrzenie jej było twarde i złe, lecz rozpogodziła się nieco na widok Trelkowskiego. Proszę pana, sam pan widział. Zebrała podpisy pod petycją. Udało jej się. Będę musiała się wyprowadzić. Cóż za zła kobieta. I wszyscy podpisali. Z wyjątkiem pana. Przyszłam panu podziękować. Pan jest dobry. Prawdę mówiąc, nie lubię takich spraw i nie chcę się do tego mieszać. Nie. Pan jest dobry. Widać to po pańskich oczach. Ale się zemściłam. Dozorczyni też jest złą kobietą. Dobrze jej tak. Swoją skargą i petycją przyprawiła mnie o biegunkę. I wie pan, co zrobiłam? Załatwiłam się na schodach. Tak.
Zrobiłam kupę na całej klatce schodowej. Na wszystkich piętrach, wszędzie. To w końcu ich wina. Mogli mnie nie przyprawiać o biegunkę. Ale pod pańskimi drzwiami nie narobiłam. Nie, nie chciałam panu sprawiać kłopotów. Telkowski był przerażony. W ułamku sekundy zdał sobie sprawę, że brak nieczystości przed jego drzwiami nie tylko go nie uniewinni, lecz będzie najgorszym oskarżeniem. Czy dawno? Teraz! Dosłownie przed chwilą! Jak to jutro zobaczą, to dopiero zrobią miny. A dozorczyni będzie musiała posprzątać. Dobrze im tak, dobrze im tak! Zamachała rękami. Słyszał jeszcze, jak gdakała, schodząc ostrożnie ze schodów. Przechylił się przez poręcz, by sprawdzić. Nie skłamała. Wzdłuż schodów ciągnęła się zygzakiem żółta smuga. Złapał się za głowę. Na pewno powiedzą, że to ja. Muszę znaleźć jakieś wyjście. Muszę. Nie mógł przecież zabrać się teraz do sprzątania wszystkiego. W każdej chwili mógł go ktoś zaskoczyć. Przyszło mu na myśl, by samemu zrobić przed drzwiami. Lecz nie chciało mu się. Pomyślał też, że inny kolor i konsystencja mogłyby go zdradzić. Wreszcie znalazł rozwiązanie. Pokonując wstręt, wziął z mieszkania kawałek tektury i nabrał na niego trochę ekskrementów z wyższego piętra. Serce waliło mu młotem w czasie tej ekspedycji, ogarnął go strach i obrzydzenie. Wyrzucił zawartość tekturki na podest przed drzwiami swojego mieszkania, potem poszedł do ubikacji pozbyć się tektury. Wrócił ledwo żywy. Nastawił budzik na wcześniejszą godzinę niż zazwyczaj. Nie miał ochoty być świadkiem sceny, która nastąpi po odkryciu. Lecz rano nie było już śladu wydarzeń z zeszłego dnia. Silny zapach chlorku unosił się z wilgotnych jeszcze drewnianych stopni. Choroba. Potworny ból wyrwał go ze snu. Chciał zawyć, ale dźwięki zmieniły się w krople krwi. Krwiła wszędzie. Pościel była przesiąknięta mieszaniną śliny i krwi. Usta świdrował nieznośny ból. Nie śmiał poruszyć językiem, by odkryć źródło bólu. Chwiejąc się, podszedł do lustra. Oczywiście, powinien był się tego spodziewać. W usta miał dziurę. Brakowało górnego cieka. Łkanie wydobyło mu się z gardła, pociągając za sobą wkrótce modulość. Wymiotował, nie myśląc o tym, tak jak i płakał, chodząc po mieszkaniu. Zgroza go przytłaczał. Strach stał się dla niego zbyt wielki i występował z brzegów. Poszedł do Stelli. Otworzyła mu we własnej osobie. Trochę żółtawej ropy zlepiło się w kącikach jej oczu. Wydzielała woń łóżka i wyschniętego potu. Jedną ręką trzymała obie poły szlafroka. Nie przeszkadzam ci? Nie, nie. Właśnie spałam. Chciałbym cię prosić o pewną przysługę. Jaką? Czy mogę zostać z tobą 2 lub 3 dni? Tylko się nie krępuj. Jeśli nie możesz, powiedz od razu. Nie będę miał do ciebie żalu. Nie. To mi nie przeszkadza. Masz jakieś kłopoty? Tak. No nic poważnego. Nie mam już mieszkania. Nie spałeś w nocy. Wyglądasz na zmęczonego. Położę się z powrotem do łóżka. Jeśli chcesz spać... Tak. Dziękuję. Rozebrał się powoli. Możliwie jak najwolniej. Dzielna mała Stella. Chciałby rozkoszować się jej uprzejmością i prostotą. Zachowała się dokładnie tak, jak na to liczył. A ściągając skarpetki, zauważył, że ma brudne nogi. Opłuczę trochę twarz. Była w łóżku. Leżała już z powrotem. Gdy zbliżył się do niej, miała zamknięte oczy. Czy spała? Czy też może chciała mu pokazać, że pozwala mu się położyć, ale tylko po to, żeby spać? Nie musiał zbyt długo zadawać sobie pytania,
gdyż już jej delikatne ręce przebiegały jego ciało, rzucił się na nią pełen wdzięczności. Przez grzeczność otworzył jedno oko, gdy wstała. Z wdziękiem pocałowała go w ucho. Idę do pracy. Wrócę wieczorem koło 8. Lepiej nie pokazuj się na oczy sąsiadom. Jeśli będziesz wychodził, to tak, żeby cię nie widzieli. Dobrze. Wyszła. Od razu odechciało mu się spać. Wyplątał się z tego. Jest uratowany. Miał fantastyczne poczucie bezpieczeństwa. Obejrzał mieszkanie, uśmiechając się błogo. Wszystko tu było dobre. Było czysto i uspokajająco. Dzień spędził na czytaniu i spacerach po pokoju. Nie wychodził nawet po to, by zjeść. Musiałby być naiwny, aby opuścić to cudowne schronienie. Następnego dnia, gdy Stella była w pracy, ktoś zapukał. Nie poszedł otworzyć. Przybysz jednak nie rezygnował. Pukał do drzwi nadal, nie denerwując się, wciąż w tym samym rytmie. Było to irytujące. Trechowski na paluszkach zbliżył się do drzwi i spojrzał przez dziurkę od klucza. Zobaczył tylko kawałek palta zapiętego na dość okrągłym brzuchu. Jest tam kto? Trechowski pobladł straszliwie. Krew uciekła mu z twarzy, z karku, a nawet z ramion. Poznał ten głos. To był głos pana Zy. Cicho jak mysz. Poczekał, aż odejdzie. Bez dźwięku siedział tak jeszcze z godziny, ale nie wytrzymał i wybiegł z mieszkania. Uderzenie rzuciło go o kilka metrów dalej, poczuł ciepło chłodnicy, lecz samochód w porę zdołał się zatrzymać. Był to duży amerykański krążownik szos, niezbyt już nowy. Nikle nie miały połysku, jeden reflektor był stłuczony, farba odłaziła płatami. Błotnik nosił ślady uderzenia. Zniszczyłem karoserię. Żebym tylko nie miał kłopotów. Chciał się roześmiać, lecz ból mu nie pozwolił. Jacyś ludzie zbliżyli się i tłoczyli wokół niego. Nie mieli jeszcze odwagi go dotknąć, lecz z pewnością zaraz to zrobią. Chcieli jak najszybciej stwierdzić, co mu się stało. Trelkowski powinszował sobie, że ma czyste nogi. Tak, dzięki temu nie będzie miał się czego wstydzić w szpitalu. Jakiś mężczyzna przebił się przez tłum. Ten pan mieszka w tym samym domu, co ja. Odwiozę go. To mój obowiązek. Nie chcę z nim wracać. Ale niech się pan uspokoi. Przyznaję, że zawiniłem względem pana. Tym bardziej naturalne jest, że chcę to naprawić. Podwiozę pana, a potem porozmawiamy o odszkodowaniu. Niech mnie pan puści! Niech mnie pan puści! Rozkazuję, żeby mnie pan puścił. Ratunku! Ja nie chcę wyjść na górę. Dam panu wszystko, co pan chce. Dam wszystko, co mam, tylko zostawić. Opętaniec. Było już całkiem jasno, gdy ciało Trelkowskiego przechyliło się przez parapet okienny. Rozbiło nowiutki szklany daszek, który rozprysnął się na tysiąc kawałków, po czym uderzyło w ziemię, przybierając groteskową pozę. Był całkowicie przebrany za kobietę. Podwinięta suknia odsłaniała podwiązki. Twarz miał wymalowaną. Peruka, która przesunęła się w czasie upadku, zasłaniała czoło i jedno oko. Nadbiegli sąsiedzi. Na ich czele dozorczyni i pan Zy, lamentując i gestykulując z rozpaczą. Ach, on rzeczywiście nie ma szczęścia. Wczoraj wypadek samochodowy, dzisiaj... To wszystko wina wczorajszego szoku. Trzeba zadzwonić na policję. Pan to ma abonament na samobójstwo. Cóż pan chce? Dopiero co kazałem naprawić ten szklany daszek. No, co za maskarada. Przebrał się, żeby popełnić samobójstwo. To nie samobójstwo. Ja nie chcę umierać. To morderstwo. Morderstwo. Biedny młody człowiek, majacz. Też sobie wybrał chwilę, żeby chcieć żyć. Jak się chce żyć,
To się nie wyskakuje przez okno. Mówię wam, że to morderstwo. Wypchnięto mnie, ja nie wyskoczyłem przez okno. Ależ tak, to morderstwo. Wyskoczył przez okno, bo był w ciąży. Zabrali wam dotykać mnie. Nie jestem Simon Schul. Wyobrażaliście sobie, że wszystko znajdzie się najzwyczajniej w świecie. Że moja śmierć będzie czysta. Mieliście się. Będzie brudna, obrzydliwa. Nie popełniłem samobójstwa. Jestem Simon Schul. Morderstwo. Ohydne morderstwo. Patrzcie, to krew. To krew. Zabrudzeń w wasze podwórko. Jeszcze. Nie umarłem. Jestem bardzo, bardzo żywotny. Koniec. Czajkowski nie umarł. Jeszcze nie. Bardzo powoli wynurzał się z przepaści bez dna. W miarę jak przychodził do siebie, odzyskiwał świadomość swego ciała i zaczynał odczuwać ból, który zjawiał się ze wszystkich stron, z wszystkich kierunków jednocześnie, by rzucić się na niego jak wściekły pies. Nie wierzył, że będzie zdolny stawić mu czoło. Z góry uznał się za pokonanego, lecz zaskoczyła go własna wytrzymałość. Ból trzymał, a jednak łagodniał i w końcu zaczął odpływać fala po fali, aby zupełnie zniknąć. Ktoś zbliżył się do niego, posłyszał szelest papieru. Ktoś położył paczkę po lewej stronie na nocnym stoliku, a potem zobaczył mężczyznę siadającego przy nim. Z pewnością majaczył. Całe szczęście, że zdawał sobie z tego sprawę. W przeciwnym wypadku wpadłby w panikę. Mężczyzna był do niego uderzająco podobny. To po prostu drugi Trajkowski. Cichy i posępny usiadł przy łóżku. Zastanawiał się, czy rzeczywiście siedzi tu jakiś człowiek, którego z powodu gorączki widzi inaczej, czy też osoba ta jest całkowitym złudzeniem. Pragnąłby zbadać ten problem. Ból już właściwie minął. Czuł się pogrążony w czymś miękkim i wełnianym i stamtąd nie był nieprzyjemny. Było to tak, jak gdyby przypadkiem odnalazł wewnętrzną równowagę. Zjawa nie tylko nie przerażała go, lecz nawet uspokajała. Obraz był pocieszający, gdyż zdawał się wydobywać z lustra. Jakżeby chciał przejrzeć się w lustrze. Usłyszał szepty, po czym jakaś głowa pojawiła się w polu widzenia. Twarz tę poznał od razu. To była Stella. Z ustami wykrzywionymi uśmiechem, który odsłaniał dwa kły nienaturalnej wielkości. Powiedziała powoli, jak gdyby spodziewała się, że trudno mu będzie zrozumieć język, którym się posługuje. Simon? Simon, poznajesz mnie? To ja, Stella. Twoja przyjaciółka, Stella. Poznajesz mnie? Z ust Trajkowskiego wydobył się jęk. Z początku stłumiony, później narastający, który przeszedł w krzyk nie do zniesienia. Było to słuchowisko według opowiadania Rolanda Topora pod tytułem Chimeryczny lokator w przekładzie Tomasza Matkowskiego. Wystąpili narrator Krzysztof Gosztyła, Trajkowski Jacek Braciak, Stella Anna Cieślak, pan Z Henryk Talar, dozorczyni Joanna Jerzewska, kelner Kamil Pruban, stara Ewa Kania, pani Dios Elżbieta Kijowska, kierowca Adam Bauman.
Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk. Muzyka Piotr Salaber. Adaptacja radiowa i reżyseria Janusz Kukuła.